Drodzy Państwo, dzisiejsze państwa europejskie, ich ustroje czy też reżimy odrzuciły niemalże wszystkie zasady starożytnego Rzymu, ale za wyjątkiem jednej, tej, która jest im na rękę. A ta zasada to była taka, że niewolnik nie może posiadać ani nosić broni. Jakie ma to negatywne konsekwencje dla obronności Polski i dla nas samych oraz całej cywilizacji? Czy w ogóle da się to zmienić? I jeżeli by chcieć, to jak należałoby to zrobić? Opowie nam wiceprezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, członek prezydium i skarbnik partii Wolność. Człowiek, który o broni wie chyba wszystko. Przed Państwem pan Artur Jabłoński. Proszę Państwa, zwykle na takich spotkaniach opowiadam Wam dużo o broni, o tym, jakie ma ona dla nas znaczenie, poza tym, że stanowi podstawę różnego rodzaju hobby, pasji, kolekcjonerstwa, myślistwa, rekonstrukcji. Natomiast w ostatnich dniach zdarzyło się coś niezwykłego w mojej opinii i od tego chciałbym zacząć. Słabo słychać? Może być lepiej. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Proszę Państwa, oczekiwalibyśmy od władzy tak idealnie, żeby ta władza nam służyła i w sposób jasny przedstawiała swoje zamiary i stanowiła prawa. Otóż w ostatnich dniach wydarzyło się coś, co ani prawe, ani sprawiedliwe nie jest. Obóz rządzący postanowił wprowadzić bardzo krętą i boczną drogą istotne zmiany w obowiązującej ustawie o broni i amunicji. Ale nie zmieniał tej ustawy, tylko zmienił akt prawny dotyczący producentów i handlarzy hurtowni broni. I w tym akcie prawnym zawarł takie regulacje, które kompletnie zmieniają sytuację strzelców w Polsce. Te zmiany są tak daleko idące, że tutaj wspomniana Frau Bieńkowska chyba nie oczekiwała aż tak dalekiego postępu tej restrykcji, jaką zaproponował PiS. Proszę sobie wyobrazić, że według projektu, jak mówię, wpisanego w zupełnie inny akt prawny, okazuje się, że czarnoprochowy strzelec będzie musiał rejestrować broń. Tego do tej pory nie było. Będzie musiał ją przechowywać w odpowiednim sejfie i będzie musiał zgłaszać ten fakt, gdzie on tą broń przechowuje. Będzie musiał się badać co 5 lat. Tą broń będzie trzeba mieć nabite numery. To na przykład wąskie grono strzelców czarnoprochowych ma, że tak powiem, kompletnie odwrócone relacje, w jakich byli i jest to dokładnie wbrew oczekiwaniom. Oczekiwanie środowiska strzeleckiego jest takie, żeby raczej ułatwiać dostęp do broni i uporządkowywać go. Według tych zmian jest bardzo dużo, one wszystkie są bardzo krzywdzące, na przykład ktoś, kto w tej chwili ma karabin i ten magazynek do tego karabinu jest większej pojemności, będzie musiał ten magazynek oddać. Rozumiecie Państwo? Macie oryginalną broń z oryginalnym magazynkiem, ale ponieważ on jest w cudzysłowie zbyt wieloosobowy, no to trzeba go będzie wymienić na krótszy, na mniejszy. Tego typu kwiatki, jest ich dużo więcej, zostały zawarte w tym akcie prawnym. Zostało to ogłoszone w środku wakacji, w sezonie, przykryte innymi wydarzeniami, wmontowane w zupełnie inny akt prawny i do tego wszystkiego, żeby mieć jakąś podkładkę, MSWiA rozesłało według sobie tylko znanego klucza. Ja znam 26 takich adresów, do których to pismo doszło. To są na przykład firmy typu Zakład Rusznikarski. Pismo z zapytaniem o ewentualne poprawki. I dało na to 10 dni. Proszę Państwa, od dawna apelujemy, żeby starą esbecką ustawę z 1961 roku, wielokrotnie poprawianą i ulepszaną, wymienić na nowe prawo. Poszliśmy władzy na tyle na rękę, że stworzyliśmy taką nową ustawę, która jest zgodna z dyrektywami unijnymi, daje się to ładnie zaimplementować. Wielokrotnie była ona konsultowana przy różnych środowiskach, jest gotowa i można ją głosować. Ona ma nawet nadany numer druku sejmowego, to jest numer 1692. I nad tą ustawą nikt z obecnie rządzących nie ma ani ochoty, ani woli się pochylić, natomiast w sposób bardzo pokraczny jest grzebane w tej wielokrotnie przerabianej ustawie i to w taki sposób, żeby ten nasz dostęp ograniczyć. Taką mamy obecnie sytuację. To pismo, o którym mówię, rozesłane do 26 podmiotów z zapytaniem o ewentualne poprawki, zostało wysłane 8 sierpnia. Dziś, jak się nie mylę, jest 18, czyli ten termin mija. Dalszy rozwój tej sprawy no, będziemy śledzić, będziemy na pewno monitorować tę sytuację i upubliczniać. Chciałem powiedzieć Państwu, że przy tej okazji kilka rzeczy z tego wynika, bardzo istotnych. Przede wszystkim dosyć dużo nam to mówi o podejściu władzy, którąśmy wybrali, która powinna nam służyć i się nas słuchać. To dosyć taka istotna informacja, dosyć dobrze ich to określa. Ale też się okazało, że na przykład w sytuacji takiego zagrożenia, mimo tych wakacji krótkiego terminu, okazało się, że wszystkie środowiska strzeleckie, na co dzień często poróżnione i skłócone, jednym głosem i bardzo masowo to oprotestowały. Poszedł szereg petycji, zapchaliśmy skrzynki mailowe dygnitarzy, zrobiła się duża z tego awantura. Jest nadzieja, to może coś pozytywnego w tej sytuacji, jest nadzieja, że władza wycofa się z tej ustawy, a być może nawet zacznie poważnie rozpatrywać ten projekt ustawy, który przedkładamy im już chyba bodaj od 6 lat, autorstwa pana Lewandowskiego. Ja bym się posunął jeszcze do dalszych wniosków. Proszę zwrócić uwagę, że czy to był obóz PO, czy to jest obóz PiS-u, traktują nas równie niegodziwie i niepoważnie. Mówimy tutaj o różnych sprawach w kontekście wolności. Ja nie jestem zdania, że każdy musi mieć broń, ale uważam, że każdy powinien móc ją mieć na jakichś jasnych, określonych, rozsądnych zasadach. Osobiście jestem zwolennikiem zupełnie wolnego dostępu do broni. No ale wyobrażam sobie, że można by to było jakoś tam próbować z pewnych powodów regulować. Oba te obozy stawiają nas w takiej sytuacji, w której nam czegoś nie wolno, traktuje nas się jak niebezpiecznych dla samych siebie idiotów. Argumentacja, która często jest przedstawiana według schematu Polacy to krewki, temperamentny naród i przy okazji różnych, nie wiem, wesel, imprez czy chrzcin, zamiast okładać się sztachetami po pijaku, strzelaliby do siebie. Tyle mniej więcej w skrócie mówi nam władza, którąśmy wybrali, która powinna, wydaje mi się, jednak z większym szacunkiem do nas podchodzić. Daje nam, krótko mówiąc, taki sygnał, że tej broni nie będziecie mieli, bo jesteście za głupi. Wydaje mi się, że to pewien skrót myślowy, ale do tego się to sprowadza. Sama ta broń, oprócz, jak sama nazwa wskazuje, znaczenia obronnego, ma też znaczenie takie bardzo symboliczne. Znaczy, jeżeli władza nam nie ufa do tego stopnia, że chce nas rozbrajać, proszę zwrócić uwagę, to jest 100. rocznica niepodległości, którą w tej chwili władza celebruje i z okazji tej wielkiej rocznicy postanowiła nas de facto rozbroić całkowicie. Taki miała pomysł na celebrę tego święta. A zatem, proszę Państwa, stosunek władzy do broni, do tego, czy ją możemy posiadać, czy nie, powinien być dla nas wyznacznikiem, czy na tych ludzi w ogóle powinniśmy głosować. Namawiam Państwa na rozpowszechnianie takiego poglądu, że jeżeli ktoś nie ufa Ci na tyle, żebyś mógł mieć broń, to na niego nie głosuj. To już nieważne z jakiej opcji politycznej. Jeżeli ktoś Cię traktuje jak idiotę, to po prostu nie dawaj mu szansy na dostanie się do jakiejkolwiek władzy. Tyle może o tej sytuacji, o tym stanie prawnym. Natomiast warto też podkreślić, że to, co już wspominałem na początku, to posiadanie broni jest pewną emanacją wolności, pewnym najlepszym takim próbnikiem, jaki jest stosunek pomiędzy władzą a obywatelami, ale także to jest pasja i hobby dla bardzo wielu ludzi. Te stowarzyszenia rosną w siłę, jest ich coraz więcej, działają coraz prężniej. Powiem Wam tyle, że na szacunki na koniec zeszłego roku, jeżeli chodzi o legalnie posiadaną broń w Polsce, to jest 207 000 sztuk. To nie znaczy, że tylu mamy posiadaczy, bo niektórzy mają po kilka, a nawet więcej sztuk, ale ta liczba ciągle rośnie. Mówię tutaj o broni ostrej na pozwolenie. Natomiast szacunki dosyć nieprecyzyjne, jeżeli chodzi o sprzedaż broni czarnoprochowej w Polsce za ostatnie 10 lat, no, krążą, oscylują wokół liczby 200 000. To dosyć duże grono potencjalnych wyborców i myślę, że mamy szansę wpłynąć na dalsze rozstrzygnięcia w sprawie broni. To są ludzie, których pasja kolekcjonerska, rekonstrukcyjna, takie zamiłowanie do tych pomników kultury technicznej, jaką często jest broń, to odzwierciedla także zamiłowanie do naszej historii, bo w historii Polski broń, stety czy niestety, ale wielokrotnie miała wielkie znaczenie. To wszystko jest stępione w imię tylko jednej rzeczy. Moja opinia, proszę Państwa, na ten temat jest taka, że władza zaczyna się nas bać. Grup społecznych, które są kopane po kostkach przez PiS, jest coraz więcej. Ja nie chcę rozstrzygać, czy sędziowie mają rację, czy nie mają, czy lekarze, rezydenci, ale zwróćcie Państwo uwagę, po kolei sędziowie, lekarze, pielęgniarki, górnicy, nauczyciele, kierowcy, teraz strzelcy. Myślę, że te wszystkie pompowane sondaże są bardzo niewiarygodne i to jest coś, co wydaje mi się w całej tej trudnej, niefajnej sytuacji pozytywne, paradoksalnie pozytywne. Mam wrażenie, że pewien punkt krytyczny osiągamy w tej chwili. Znaczy niezadowolenie z postępowania władzy w różnych sprawach, także w sprawie broni, jest na tyle duże, że będzie miało to istotne znaczenie na wyniki wyborów. Może jeszcze nie tych samorządowych, ale tych następnych. To chyba tyle, proszę Państwa, co chciałem Wam powiedzieć z bieżących spraw o tej obronności, która tutaj była zapowiadana. No nie czarujmy się, przy współczesnej technice i sposobach prowadzenia wojny posiadanie broni przez obywateli to tak naprawdę tylko trochę zniechęca dowódców do pewnych decyzji, bo trudniej się zajmuje miasto, w którym wiadomo, że z każdego okna ktoś może przeładować jakiegoś repetiera i wystrzelić komuś w plecy. Wojsko z reguły zajmujące taki teren zachowuje się zupełnie odmiennie od sytuacji, w której zajmuje teren, gdzie ludzie są kompletnie bezbronni. Tam, gdzie wiadomo, że nasycenie bronią jest duże i ludzie mogą jej użyć, no częściej są montowane jakieś wspólne patrole milicji, wojsko pomaga zapewnić wodę po jakimś tam przerwanym rurociągu. To jest zupełnie inna jakość w takim konflikcie, mówię tutaj o zwykłych ludziach. Wojny nie wygramy tym, że będziemy mieli wszyscy broń w domu, natomiast jej ryzyko możemy w jakiś sposób zmniejszyć, a jak już ona wybuchnie, to jej skutki dla naszego bezpośrednio, naszego własnego bezpieczeństwa możemy, negatywne skutki możemy znacznie ograniczyć. No, zapewniam Państwa, że warto tą przygodę zacząć z tą myślą, jak wspominałem, że jest to fajne hobby i bardzo wciągające, ale także z tą myślą, że w godzinie próby powinniśmy wszyscy wiedzieć, jak się broń obsługuje, do czego ona służy i powinniśmy ją mieć na podorędziu. Dziękuję bardzo.